To jest nudne. Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Q&A w Pokémon GO, edycja 28. I dzisiaj, zamiast ewolucji, będziemy wykluwać jaja. 9 razy 10 km. Zapraszam na odcinek. I pierwsze pytanie. Łukasz Hańcza. Czy jak ewoluujemy Sidre w Kingdre, to zalicza nam się to do dosłownej oznaki? Ostatnio nie mogę znaleźć Dragon Scale, by sprawdzić. Ja na szczęście mam ten kamień, więc śmiało, najpierw sprawdźmy, ile ja mam zapanych właśnie w tej chwili smoków. Na mojej oznace jest tylko 25. Niezbyt dużo, ale jeśli uda nam się ewoluować właśnie Kingdre i będzie taki motyw, że ta ewolucja będzie się naliczała nam do smoczej odznaki, byłoby spoko. Nie mam oczywiście martwej Sidry, ale możemy akurat w tym wypadku sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Mam dwa w tej chwili Dragon Scale, więc ciekawe, można powiedzieć, taki zabieg, bo dzięki ewolucji właśnie tego Pokemona możemy sobie nabić kolejne punkty, kolejne, można powiedzieć, elementy do zdobycia kolejnej odznaki. Oczywiście kolejnego poziomu odznaki. Przy Kingdrze najlepszy atak wodny oczywiście. Jednak nie o to nam chodziło. Smocze odznaki. Zalicza się. Także masz swoją odpowiedź. A teraz przejdźmy do wyklucia pierwszego jajka 10-kilometrowego. Dzisiaj wykluwamy na łonie natury pierwsze jajeczko. Oczywiście do Q&A. I mamy Gligara. Nie to dobrze zaczęło, ale mam nadzieję, że kolejny będzie lepszy. Konzi, od dłuższej chwili nad tym się zastanawiałem. Gdy jeszcze pewien gracz nie ma wybranego teamu, a wykluje mu się z dziesiątki na przykład Larvitar, to jak sprawdzić wtedy jego IV? Na jakim kalkulatorze? Odpowiedź jest jasna, bo w przypadku, kiedy nie mamy wybranego teamu, nie mamy lidera, a lider nam umożliwia oczywiście opcję Uprise do Pokemona. Więc, jak pamiętamy, kalkulatory offline przede wszystkim bazują na informacjach Uprise plus pozostałych. Przede wszystkim kalkulator, który bezpośrednio można znaleźć nawet na pierwszej, lepszej w ogóle przeglądarce, czy to Google, czy też jakiejś innej, pozwala nam wyliczyć IV poprzez wartość HP, wartość CP i wartość użytych stardustów do kolejnego PR-u. Pozostałe opcje oczywiście są zawarte w Uprise, jednak ta informacja potrafi nam jakby wydedukować, jaka jest oscylacja IV wobec Pokemona. W tym przypadku będą większe łapki, w sensie większy rozrzut tej wartości, nie będzie taka konkretna, bo Uprise nam daje taką konkretną informację, jakie ma statystyki właśnie dany Pokemon. A w przypadku, jeżeli mamy wybranego teamu, to przypuśćmy, będzie taki zakres, jak przypuśćmy, dajmy na to 73% IV, a 50%. Taki będzie rozrzut. I przypuśćmy, przy kolejnym power-upie, poprzez dodanie jak na aktualizację kolejnej informacji, przy wartości właśnie HP, jak ile wzrośnie, CP oraz Stardustach, będziemy wiedzieć dokładnie informację, ile ten Pokémon ma IV. Ale to trzeba dedukować. Są to do tego strony i w tej chwili macie na ekranie. Lecimy z kolejnym. Co do łudu, serio? Serio? Kirazma 7. Jak z Expo załapanie na GoPlusie? To było pytanie odnośnie nowego eventu, gdzie prawdopodobnie chodzi o to, czy GoPlus rzuca nam Pokebole na Nice, Great czy Excellent. I to jest odpowiedź jasna, bo GoPlus nigdy nie łapie na takich wartościach właśnie Pokemonów. Zawsze po prostu je tylko łapie. Czyli Expa będziemy otrzymywać tego prostego, czystego, jakim jest 100 expa właśnie za samo złapanie Pokemona. Plus, jeżeli było za pierwszym razem, to 150. Ale właśnie rzutu Nice, Great czy Excellent GoPlus nie rzuca. I kolejne jajko. Milta, nieźle. Shitsu? Igor, czy tak w ogóle jest możliwe w tym momencie permaban? Pomimo tego, zastanawiałem się tak głęboko nad tym i nie spotkałem żadnej osoby jeszcze, która by otrzymała właśnie tego permabana. Było wiele takich
historii, gdzie jedna osoba narzekała, że dostała permabana, nie może grać itd., itd. Ale w większości przypadków było to wtedy związane jeszcze z rutowanym telefonem. Więc nie znam takiego żywego przypadku, gdzie ktoś dostał permabana, czyli po prostu zablokowane konto na Amen. Na chwilę obecną mamy Southbana i Shadowbana. Więcej na chwilę obecną Niantic nam nie zdradza, ani po prostu takich fraz nie przytacza. Więc nie mamy do końca pewności, ale trzeba się mieć na baczności. Lecimy z kolejnym. Larvitar. Larvitar, żebym musiał mniej chodzić. Mantine. Kosiarz.pl. Pozwolę się nie zgodzić z twoją interpretacją regulaminu. One account per player, co oznacza jedno konto na gracza, czyli jedno konto na osobę. Miałbyś rację, gdyby napisali one account per device, czyli jedno konto na urządzenie. Ale taki zapis byłby zbyt restrykcyjny, bo uniemożliwiłby współdzielenie telefonu, na przykład między rodzeństwem. Regulamin jest w tym względzie precyzyjny. Zakaz gry na wielu kontach oznacza, że możemy posiadać tylko jedno konto oraz że nie możemy grać na kontach innych graczy. Czyli mam rozumieć, że jeżeli mam 10 rodzeństwa i nie mamy tyle pieniędzy, żeby sobie pozwolić na kupno 10 telefonów, to mogę grać z 10 braćmi na jednym telefonie? Czyli jednocześnie możemy zebrać się, nie wiem, pod jednym gymem i jedna osoba gra jedną kolejkę na jednego gyma, w sensie podbija, później wymiana telefonu, czy w sensie wymiana konta, przelogowanie, druga osoba podbija gyma, to dla mnie to jest w tej chwili multi właśnie kontowość. To, że nie ma napisanego one account per device, to on nie świadczy. Możemy mieć faktycznie, jak powiedziałem wcześniej, 10 kont, 10 telefonów. Jedno urządzenie wobec regulaminu mówi nam, że to jest jeden użytkownik. A jeżeli mamy jeden telefon i 10 kont, to właśnie system wykrywa to jako jeden użytkownik, który ma 10 kont. Także sorry, ale twoja teza tutaj w ogóle nie ma odniesienia do tego regulaminu. Next. Skarmory. Lecą najgorsze poksy, jakie tylko mogą być w dziesiątkach. Artur Zwiczyński. Dla mnie powinno być dodane do Pokémon Go system komunikacji, bo na przykład w mieście jest fajna ekipa, tyle że nie mam jak się z nimi kontaktować. Na przykład opcja komunikacji w Pokébolu na dole ekranu i tam ustawiamy czat ze wszystkimi w promieniu 1 km czy tam 10. Powinno być jeszcze coś w tym stylu jak Messenger. Wpisujemy na czacie MSG Nick czy coś w tym stylu. Według mnie powinno być to dodane albo chociaż coś na ten wzór. Zgadzam się w pełni i nieraz to nadmieniałem w swoich odcinkach z Q&A, gdzie w grze Ingress jest system komunikacji, ale poprzez wiadomości prywatne. W Pokémon Go fajnie było, gdyby była możliwość komunikacji, tak wtrąciłeś, na dystans, czyli pomiędzy 1 km, a dajmy na to 5, że po prostu w tym promieniu można byłoby się skumać z jakąś tam ekipą, z jakimś tam człowiekiem i też by była fajna była widoczność, z jakiego teamu ta osoba jest. Wtedy byśmy faktycznie zgadali się, nie wiem, w dwójkę, trójkę, w czwórkę i poszli na gymy, albo wspólnie łapali Pokémony. I to byłoby okej. Bo jeżeli zachowujemy wobec tego anonimowość do momentu, aż się spotkamy. Ale też oczywiście w komunikacji możemy sobie powiedzieć, ile mamy lat i tak dalej, i tak dalej. I fajnie było, ale w tej chwili informacji na ten temat od Niantic nie mamy. Skupienie z ich strony jest wobec Pokémonów legendarnych, gymów, no i prawdopodobnie trzeciej generacji. Na czat wciąż czekamy. Trzymajcie kciuki. Leci kolejna dziesiątka. Dratini. Jest spoko, jest dobrze, ale nie jestem zadowolony. Taunas. Traj, dalej nie wiem jak ty to zrobiłeś, że wbiłeś 34 level. Kosmos. Dzięki. Masz jakieś sposoby na XP, nie? Albo tak obficie poksami sypię u ciebie. Ja dopiero wbijam 34, a gram od 10 lipca 2016. I już mnie to powoli nudzi, tak jak spinie. Przydałoby się wprowadzić te questy, tak? Kiedyś o tym rozmawialiśmy, że fajnie było, gdyby te były questy. Bardziej od legendarnych poksów, moim zdaniem. Pozdro. Masz rację i tu się w pełni zgadzam, że lepszą opcją byłoby questy, bo tak wtrąciło Niantic, znaczy przedstawiciele Niantic, że są dwie rzeczy w tej chwili, które są na zasadzie tej pętli. Pętli, w której zamyka się gracz grający właśnie w Pokémon Go. I pierwszą z nich, na pierwszym miejscu, jest łapanie Pokémonów.
No jakby nie patrzeć, łapiesz się cały czas. Drugą jest walki na gymach, gdzie też, żeby zdobyć coiny, walczysz. Ale trzecią opcją były właśnie te daily questy. W tym przypadku są ograniczone, ale fajnie było, gdyby je wprowadzili. Różnego rodzaju, czy to w ogóle wiesz, walki, nie wiem, zagraj na gymie, znaczy rozwal gym w 3 osoby, w 4 osoby, czy też albo w 2, albo w 1. Takie questy jak są w Hearthstone, czy też w innych grach tego typu. To byłoby ok, takie dzienne questy, czy nawet tygodniowe, już było o wiele lepsze. I no jakby to wyjaśnić, odnośnie pierwszej części, jak wbijać się 4 level. Łapałem wszystko, czy u mnie wszystko się respi bardziej obficie, czy po prostu w ogóle, czy sypie pokemonami. No niekoniecznie, mieszkam na wsi, więc jedyne pokemony jakie są a przeciwko mnie, to są raczej PJ-e jakieś w tej chwili, spinaraki i tego typu w ogóle sortu pokemony. Jak ja w ogóle udało mi się zdobyć taki level? Oczywiście cały czas podróżuję. Czy to w ogóle do miasta codziennie, czy to do pracy, czy do szkoły. Wtedy, kiedy się zaczęło, no faktem były wakacje. Zdobyłem oczywiście już wtedy tytuł inżyniera, ale miałem więcej czasu. Szukałem pracy, więc jedyne co mi w ogóle pozostało, to podróżowanie. To, że miałem kanał, to pozwoliło mi to wzbogacić jakby swój content na kanale. I to było takie uzupełnienie wolnego czasu, kiedy szukałem pracy. Czy też w ogóle pracowałem w różnego rodzaju w ogóle instytucjach. Bo w ciągu ostatniego pół roku, może być nie, w obecnym roku, no to chyba pracowałem chyba w 4 miejscach, nie 5. Także zwiedziłem wiele miejsc, odwiedzałem Łódź, odwiedzałem Kraków, mogliście to widzieć nieraz. Że dużo zwiedzam, dużo podróżuję i stąd w ogóle ten level. A odnośnie łapania i w ogóle wbijania levelu XP-nie, to przede wszystkim łapać pokemony typu Caterpie, Weedle i PJ. Drugiego sortu to w tej chwili jest Marill, Rattata i wszystkie inne pokemony, które wymagają 25 cukierków do ewolucji. No i oczywiście wykorzystywać na maksa, ile tylko się da podczas eventów na exp. Kolejna dyszka. Aerodaktyl. To są jakieś jaja. Kolejne trzy komentarze są dosyć długie, więc nie będę ich czytał, ale streszczę wam pokrótce. W każdej chwili oczywiście możecie sobie zatrzymać odcinek i poczytać je dokładnie. Chodzi głównie o to, że na wsiach nie ma tych pokestopów czy reżimów. To jest ubliżanie i też no, zniechęcanie młodych graczy nawet na wsi do właśnie gry w Pokémon Go, gdzie no, zmusza się ich do gry na fake GPS-ie i innych w ogóle oszukańczych aplikacji do wykorzystania ich. I tu się w pełni zgadzam, jednak kto powiedział, że ta gra jest dla wszystkich? Niantic tego nie powiedziało. Ta gra bazuje na grze Ingress, która wyszła w 2012 roku i gracze grające w tej grze tworzyli portale na bazie punktów Point of Interest, czyli punkty zaciekawienia, czyli po prostu, no jakby nie patrzeć, punkty zainteresowania, czyli kościoły, pomniki i tak dalej. Kto też bronił graczowi w tamtym czasie jeździć po wsi, robić zdjęcia czy też opisy do takich portali w grze Ingress, jeżdżąc faktycznie właśnie po wsi? Nikt tego nie zabronił, tylko po prostu w tej chwili wyszło Pokémon Go, bazuje na tym, co oni po prostu do tej pory mieli, a nie tworzyli tego od nowa. Chcieli mieć już podstawy, podstawową baz danych, na której mogą opierać nową grę, którą wrzucili. W tym przypadku Pokémon Go. Więc nie można ich karcić za to, co zrobili, wobec graczy właśnie na wsi, aczkolwiek w kolejnych etapach mogą to wzbogacić. W tej chwili pojawiają się w miejscach, no, troszeczkę odseparowanych, bo widzieliśmy ostatnio właśnie, jak byłem w Radabie, że zrobili Pokestop, gdzie, no, nie ma żadnego ducha. Tam mieszka jedna osoba, czy tam też dwie, pracuje i tyle. To nie są domostwa, tylko tam jest i o tyle pomnik, co statua. I to jest punkt zaciekawienia dla osoby, która zwiedza. Nie ma to być faktycznie mural, który jest wymalowany na twoim domu, tylko ma być to ciekawa rzecz, którą można zwiedzić. No sorry, ale chciałbyś mieć 5 czy 10 osób na twojej pozycji, która przechadza się, bo szuka pokemonów, czy też kręci pokestopy? I o to właśnie tu chodzi. Że na wsi jest mało punktów zainteresowań. Dlatego nie ma ani gymów,
a nie pokostawowa. Jeżeli są, to na takich miejscach, gdzie są te kapliczki. I osoby przejeżdżając właśnie z miasta do miasta, znalazły chwilę czasu w grze Ingress, żeby tam stworzyć tego pokostopa. W tym przypadku w grze Ingress portal. Więc nie miej do Niantic nic im w ogóle za złe za to, że gracze tworzyli im portale, a nie Niantic tworzył to, co się w tej chwili dzieje w Pokémon Go. Może jakieś lajki na pocieszenie? Kolejna dyszka leci. To się robi żałosne. Tak, Camillo. Cześć, Trident Die. Chyba jesteś jedną osobą w Polsce, co mogłoby to ogarnąć, więc zapytam. Mianowicie zastanawiam się, czy... Wróćmy. Dzięki za mnie słowa, ale prawdopodobnie istnieje w Polsce, znaczy żyje w Polsce wiele więcej osób, które na pewno by to ogarnęły, więc pozwolę sobie wytłumaczyć to na tyle, ile ja to rozumiem. Dałoby się założyć prywatny serwer do Pokémon Go, ewentualnie dla innych graczy też, do którego nie trzeba internetu, tylko sam GPS. I tu się zatrzymajmy, bo dalsza kwestia jest bardziej rozbudowana. I tu jest taka sytuacja, gdzie prywatny serwer można stworzyć, jeśli masz dostęp do silnika aplikacji. W tym przypadku musiałbyś mieć możliwość ogólnego dostępu do aplikacji Pokémon Go, czyli w tym przypadku Niantic musiałbyś dać pozwolenie na dzierżawę darmową czy też odpłatną swojej aplikacji lub bazowych plików, w tym przypadku silnika. Tak samo jest w przypadku nawet silnika Unreala, gdzie mnóstwo osób na tym silniku tworzy swoje gry, bo ten silnik jest darmowy do wykorzystania, każdy może z niego korzystać. Niantic wobec swojego silnika ma te prawa zastrzeżone, więc nie ma opcji, żeby stworzyć właśnie swoją grę Pokémon Go. Czyli tak to interpretuję. Mogę się tutaj akurat mylić. Jeśli są jakieś osoby, które bardziej to ogarniają, wypowiedzcie się właśnie wobec tego w komentarzach. Jednak wiemy jedno. Dopóki nie mamy licencji darmowej, gdzie możemy wykorzystywać aplikacje lub dane silnika, na którym bazuje Pokémon Go, nie ma możliwości na stworzenie takiego czegoś. Nie mile się naliczyło, ale kolejne dyszko leci. Jeden drop, proszę. Najgorsze wykluwanie ever. Z dziesiątek. Wszystkie najgorsze poksy, jakie mogły się trafić. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Dowiedzieliście się czegoś więcej. I widzimy się w kolejnym odcinku. Czy to z Wiedźmina, czy też inne gry. A oczywiście wyczekiwane przez was jest bardziej Pokémon Go. Więc jeżeli znajdę jakiś czas lub troszeczkę czasu, postaram się zrobić dla was kolejne odcinki. A w tym przypadku żegnam się z wami i do zobaczenia.